Witam Was. Witam, jesteśmy w drodze. W drodze załatwiamy sprawy. Dzwonią do mnie ludzie, że pan minister Ardanowski sieje populizm na temat urządzenia, że urządzenie wprowadza w błąd. Panie ministrze Ardanowski, chciałbym, żeby pan się ustosunkował. To dlaczego w mięsie, które jest kupione od rolnika, wzięte z partyzantki rolniczej, mięso pokazuje normy zgodne azotanów i azotynów? A dlaczego w mięsie z tuczu nakładczego zakupionego w marketach normy są przekroczone po 800? Niech pan wyjaśni tą sprawę. Dlaczego z partyzantki rolnicze mięso spełnia wymogi urządzenia, a te kupione w markecie nie spełnia? Widać, proszę Państwa, że pan minister Jan Krzysztof Ardanowski ma pełną sraczkę. Dlaczego? Bo pan minister Ardanowski nie informuje opinii publicznej w sprawie dotyczącej raportu Najwyższej Izby Kontroli i przekroczonych znaczących norm. Dzieci w wieku 1 do 4 lat mają przekroczone normy zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli w substancjach nawet o 600%. Więc panie ministrze Ardanowski, pan i pana koledzy nie zatuszujecie niekompetencji swojej i tego, żeście nie dopełnili obowiązków służbowych po raporcie NIK-u i nie zastosowaliście się do wytycznych Najwyższej Izby Kontroli. Za to jako ministrom konstytucyjnym grozi wam Trybunał Stanu, a za masowe trucie markety, które sprzedają produkty z normami przekroczonymi, które wskazuje Najwyższa Izba Kontroli, grozi odpowiedzialność materialna wobec wszystkich polskich obywateli. Polscy obywatele nie są szczurami ani królikami doświadczalnymi. Doprowadziliście z marketami do jednego. Lobowaliście na rzecz kapitału zagranicznego. Zamiast w radach społecznych Ministerstwa Rolnictwa zasiadać prawdziwi rolnicy, rolnicy, którzy by myśleli całkowicie inną kategorią, pan wolał lobbystów kapitału zagranicznego. Dlatego Bustowski nie jest członkiem okrągłostołowych działań. Nie dał się kupić. Nie przyjął od was żadnych propozycji. I mówię to jasno i uczciwie. I jak to oglądają służby ABW, CBA, CBŚ, a wiem, że oglądają, to miejcie świadomość, moi drodzy panowie, każdy Polak powinien przeczytać raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie substancji dodawanych do żywności E i braku kontroli nad tymi substancjami. Żadna firma zajmująca się przetwórstwem rolno-spożywczym nie odnosi się do raportu Najwyższej Izby Kontroli. Niewygodny jest raporcik. Myślicie, że możecie bezkarnie Polaków truć? Nie. Właśnie agenci konsumentów polskich, Bustowski, Stołwiński, stoi na straży, żebyście nie zepsuli tego, co jeszcze zostało, te 300 tysięcy gospodarstw towarowych, które produkują. Dzisiaj konsumenci widzimy jedno. Szukacie rynków, szukacie rolników, pytacie, gdzie można kupić taniej, nie taniej, gdzie można kupić dobrą, zdrową, w miarę żywność. Ja wam nie powiem. Zacznijcie szukać, zacznijcie docierać do rolników, zacznijcie z nimi rozmawiać. Mówcie, co was boli, czego oczekujecie, co byście chcieli. To konsument daje kierunek polskiemu rolnikowi, który w służbie dla narodu ma produkować. A nie, proszę Państwa, że 300 tysięcy gospodarstw towarowych upominało się i prosiło o pomoc, a nie mogli się przebić. Nie będziemy chodzić po ulicach. My nie jesteśmy od chodzenia po ulicach, nie jesteśmy od bicia się. To konsumenci, panie ministrze Ardanowski, upomną się. Słupki wam spadają. Kaczyński urwie ci łeb za wojnę z Bustowskim.
i powiedz swojemu Andrzejkowi, temu, proszę Państwa, agentowi amerykańskiemu, który z telefonem przychodzi na komisję, który straszy mnie i wysyła sądowe wezwania na 50 tysięcy, żeby wpłacił 50 tysięcy na i przeprosił. Bustowski nie będzie żebrał. Bustowski nie przeprosi, a Związek Rolniczy Solidarni nigdy nie kleknie przed Wami na kolana. Nie straszcie Wy, wysłannicy amerykańskich koncernów. My dobrze wiemy, skąd Wy przychodzicie, że macie stałe przepustki do ambasady amerykańskiej, że Waszych produktów Amerykanie nie jedzą, importujecie na koszt polskiego obywatela. Ze Stanów dla wojska przychodzą kontenerami, przychodzi żywność, oni tego nie jedzą, co my jemy. Ser, śmietana, kiełbasa, nie taniej, a dobrze, bardzo słusznie. Jedźcie do rolników, jedźcie na wioski, na pewno zrobi im się przyjemniej i zobaczycie, że rolnik nie może nawet świni zabić. Tylko pamiętajcie, pytajcie, że nie chcecie mięsa z duńskiej świni. Pamiętajcie, duńska świnia to jest mina konsumencka. To jest sprowadzane mięso, które jest niekontrolowane. Jeżeli Wam nie przedstawią dokumentów SPF, zdań przetłumaczonych, że zwierzę przywieziono do Polski, nie przedstawi Wam się dokumentów, że jest wolne od antybiotyków, leków niedozwolonych, nie kupujcie niepewnego mięsa. I panie ministrze Ardanowski, mleko się wylało. Mleko się wylało. No, udało się to, co nigdy nikomu się nie udało od 30 przepraszam, lat. Od czasów, kiedy żeśmy weszli do Unii Europejskiej, nie udało się nikomu. Nawet Andrzej Leper nie był w stanie w tamtym okresie tego zrobić, co dzisiaj zostało zrobione. Dzisiaj konsumenci zrozumieli, że bez polskiego rolnictwa, bez polskiej produkcji, bez polskiego mięsa, bez zdrowych warzyw, owoców niepryskanych, kiedy to będą właśnie, będzie robak w jabłku, będziemy zdrowsi. Wolę jabłko z robakiem niż jabłko pełne chemii. Dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj nastaje dzień, w którym zaczyna odradzać się przyjaźń pomiędzy polskim konsumentem a polskim rolnikiem. Im więcej to będziecie głosili, zobaczycie, tym więcej ludzi z miasta, konsumentów będzie o tym mówiło. Będą szukali u rolników, będą potrzebowali, dlatego że zacznie się dziać taka sytuacja, w której będzie polski konsument chciał zdrową polską żywność. I moi drodzy, z Polski wyjechało 300 tirów po 28 ton. I to nie jeden statek wywieziono tej pszenicy. Mamy kryzys. Kryzys, a oni sprzedają naszą pszenicę do portów w Szczecinie i proszę Państwa, stamtąd tiry wyjeżdżają, stamtąd statki wypływają i 300 tirów, proszę Państwa, po 28 ton musi być załadowany pełen statek, żeby wypłynął. To co będziemy, proszę Państwa, jaki chleb, z czego będziemy robiony, z czego będą robione makarony, wszystkie produkty mączne. Nie daj Boże, żeby z ukraińskiego. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzicie, nawet tiry na mnie trąbią. Cholera jasna. Nie można spokojnie jechać sobie. Pozdrawiam serdecznie. Dużo, dużo zdrowia. Trzymajcie się i rozpowszechniajcie. Ministra Ardanowskiego nic tak nie zabolało. Nic tak Cię nie zabolało, Krzysztofie Ardanowski. Myślałeś, że mnie ze swoim Karolkiem kupisz. Nie ma takich możliwości. Bustowski nie jest sprzedajną prostytutką. Bustowski jest patriotą, jest rolnikiem, może mniejszym, może większym, może z mniejszym doświadczeniem, ale Bustowski potrafi powiedzieć, że to, co polskie, to najważniejsze. My nawet dzisiaj roweru polskiego nie mamy. Pszenica, jak jest dobra nasza Polska, bez pryskania, moja droga, to pszenica nie jest syfem. Nie róbmy z polskiej pszenicy nie wiadomo czego. Dobry chleb na zakwasie jest naprawdę, nie jest szkodliwy.
Jedzmy to, co dobre polskie, to co zdrowe, mniej pryskane. Nasz rzepak wypływa do Niemiec, a z Niemiec z powrotną drogą, proszę Państwa, przypływa albo przywożony jest jakiś inny rzepak. Kierowcy wiele zaczęli mówić, a już zaczęli bardzo mówić o przemyśle chemicznym. Ile to chemii do Polski w cysternach jedzie, która wjeżdża do zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. Wy chemiczne truciciele, myślicie, że będziemy bezkarnie, będziecie truli nas Polaków, a my będziemy siedzieć cicho? Dość tego. Zobaczcie, jakie kolejki są do szpitali. Zobaczcie, co się dzieje. Łukasz, dziękuję za poparcie. Jakbyś mógł formalnie napisać pod swoim zdjęciem, że popierasz podpisy pod zbiórką podpisów na senatora. Bardzo dziękuję. Chłopaki już z Jeleniej Góry się włączyli. Jak masz jakiś chłopaków z boksu, którzy są na miejscu w Jeleniej Górze, poszliby i podpisywaliby, zbieraliby podpisy w klubach, wszędzie, zadzwoń, poproś ich, że naprawdę, ja bardzo proszę, zróbmy to dla dzieciaków, dla dzieci i robimy to dla dzieci, polskich małych dzieci, bo jak nie będzie, proszę Państwa, małych Polaków, to nie będzie nowego pokolenia. Nie będzie pokolenia, nie będzie narodowców, patriotów, tych, którzy będą prawdziwie ze sobą potrafili rozmawiać. Wiem, że jestem zmorą, wiem, że jestem zmorą. Oni jakby mogli, gwarantuję Wam, że już parę baniek za moją głowę położyli, parę baniek za mój łeb położyli. Ale ja nie mam zamiaru popełnić samobójstwa, pamiętajcie. Bustowski jasno podkreśla, nie zamierzam popełnić samobójstwa. Nie leczę się psychiatrycznie, moi drodzy. Widzicie, jak bardzo to zabolało pana Krzysztofa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Nie odnosi się do raportu NIK-u, tylko do urządzenia. Tylko do urządzenia, bo on wie, że będzie odpowiadał z całym rządem za masowe pozwolenie na trucie Polaków. To w Lubuskim niedługo ogłosimy, kto będzie kandydował z listy numer 6, z pozycji numer 6 Ruchu Narodowego. Będą rolnicy w całej Polsce, będą kandydować. Im większe poparcie dla jednej Polski, im większe poparcie dla tych ruchów oddolnych, antysystemowych, im więcej, moi drodzy, będzie na Ruch Narodowy i te organizacje antysystemowe, wierzcie mi szczerze, obsrają się te żule z PSL-u, ta cała klika, proszę Państwa, zobaczycie PSL, Kukiz, zobaczycie, jak to się będzie działo, zobaczycie, jak się w końcu naród wkurzy. I właśnie o to chodzi, żeby się wyprowadzili ludzie z równowagi i upomnieli. Nie musimy się bić. Wyobraźcie sobie, jak skrzynki w Ministerstwie Rolnictwa, w Ministerstwie Zdrowia, w Kancelarii Prezydenta, premiera, zasypujcie im skrzynki. Gdzie jest Agencja Bezpieczeństwa Żywności? Gdzie jest norma bezpiecznej żywności? Dlaczego w strategii zrównoważonego rozwoju to było, a dlaczego to znikło, panie Morawiecki? Niech pan wytłumaczy to opinii publicznej. Dlaczego mi wiceminister Giżyński mówi, i to publicznie pod odpowiedzialnością karną, powiedział to w Ministerstwie Rolnictwa, kiedy go zapytałem, kiedy będzie w końcu Agencja Bezpieczeństwa Żywnościowego w Polsce, ponieważ trzeba połączyć 5 agencji. O tym pisze w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Ale wskazuje i uderza w okres czasu funkcjonowania Platformy Obywatelskiej, PSL-u, PiS-u. Dlaczego nie ma agencji, zapytałem. Powiedział jasno i wyraźnie. Nie ma woli politycznej. Te kłamcy rządowi wykańczają naród polski. Wierzcie mi szczerze, głoście wszędzie po całym kraju. Brawo, ministrze. Im więcej się denerwujesz, tym lepiej. To świadczy tylko i wyłącznie, że masz za pazurami odpowiedzialność, która ci grozi przed Trybunałem Stanu jako ministrowi konstytucyjnemu za niedopełnienie obowiązków służbowych. Pozdrawiam serdecznie. Dużo zdrowia.